15 listopada w katowickim Spodku będzie miała miejsce prapremiera spektaklu muzycznego Maryja, wpisująca się w przygotowania do obchodów stulecia archidiecezji katowickiej. W imponującym widowisku weźmie udział ponad 300 wykonawców. Fatima Orlińska. Tańcz, Maryjo, tańcz, Bóg kiedyś wytańczył świat. Jak zapowiadają organizatorzy, to będzie widowisko wyjątkowe w skali kraju, a nawet Europy. Tradycja wiary, wynikający z niej kult Maryi i obrzędy regionu śląskiego połączone z nowoczesnym przekazem, wzbogaconym o multimedia, spotkają się na jednej dużej scenie, by historię Matki Bożej opowiedzieć na nowo. Autorska choreografia, specjalnie skomponowana muzyka filmowa, a to wszystko zebrane w całość przez blisko 360-osobową grupę profesjonalistów i pasjonatów z każdej dziedziny sztuki. Z jednej strony chcemy pokazać tą historię Maryi, że ona nie jest taką historią gdzieś tam zamkniętą w jakiejś świętej księdze, tylko że to jest historia żywa, która może nam też coś powiedzieć dzisiaj. W związku z tym właśnie to młode pokolenie, które również w tym bierze udział, ale które też będzie na widowni, może z tego skorzystać. Stąd też i forma muzyczna, i forma taneczna, ale też teksty, które Mariusz świetnie napisał, one właśnie odnoszą się do współczesności. Czyli to nie jest taki przekaz biblijny jeden do jednego. Często najbardziej mnie denerwuje to, że ktoś ma jeden pomysł, nie? I ktoś mówi tak, a teraz będziemy się modlić tylko tak, a teraz będziemy, tylko ta modlitwa jest w porządku, a jak my nie będziemy podnosić rąk i nie modlić się w Duchu Świętym, to pewnie ta modlitwa twoja jest gorsza czy słabsza. Im dłużej żyję, tym bardziej mam takie poczucie, że świat to jest ogród, że to, co dostaliśmy w ręce, to jest bogactwo. I myślę, że jak się tak podejdzie do tego tematu, a tak właśnie podchodzimy do tego tematu, że my nie chcemy faworyzować, czy godzinki gorsze od różańca, może różaniec lepszy od, no nie wiem, formy tam oratoryjno-symfonicznej, która jest o Maryi. To wszystko będzie w tym przedstawieniu. Osoby, które kochają jazz, które kochają muzykę klasyczną, znajdą coś muzycznie dla siebie, bo mamy duży aparat muzyczny. To jest zachwycające, 178 muzyków, muzyka symfoniczna, chóry potężne, soliści świetnie śpiewający, więc nawet jeśli ktoś, nie wiem, woli ten styl muzyczny bardziej niż inny, to myślę, że doceni przez samą jakby warstwę wykonawczą tych profesjonalistów, którzy no, dają nowe życie tej muzyce. Całość dopełni choreografia stworzona przez Henryka Konwińskiego dla m.in. tancerzy baletu Opery Śląskiej w Bytomiu. Fabuła widowiska muzycznego inspirowana jest zapisami biblijnymi, w której, jak zapowiadają realizatorzy, odnajdą się nawet ci, którym z wiarą nie jest po drodze. Stwarza świat na nowo. Stwarza świat na nowo.